Siema! Dzień dobry, misie pysie. The Pizza Freak, horrorek, w którym mam dostarczyć pizzę. W pierwszej kolejności przeczytam wam, pokażę w ogóle. O! W to sobie zagramy w pierwszej kolejności, misie pysie. The Pizza Freak! Patrzcie, jaka tutaj pizzka i tutaj jaka ta pizzka to akurat wygląda przerażająco. Babeczka też wygląda przerażająco, ale moi drodzy, dowiedzmy się, jakie zadanie do nas będzie należeć. To twój pierwszy dzień jako dostawca pizzy. Nagle, pewnej późnej nocy, na jednej z twoich porodów? Czekaj. Angielski tłumaczenie nie 10 na 10. Pewnej nocy coś dziwnego generalnie się dzieje podczas mojego dostarczenia pizzki. Ja pierdzielę, jakie tłumaczenie. Dzisiaj znowu podczas jadłam pizzę szeroko. Jednej z twoich porodów. Czyli to w sumie tyle. Mamy dostarczyć pizzę, widzowie. The pizza! Tam ja zasłaniam jeszcze napis freak, ale the pizza. Hot fresh pizza. Piękna pizza. I lecimy. Co to był za dźwięk? Co to za dźwięk? Słyszycie to? Dobra. Ja prowadzę? A nie, to cutscenka. Boże, już myślałem, że jakieś połączenie wszystkich jakichś moich dziwnych rzeczy. Prowadzenie auta plus pizza. Nie, to cutscenka, bo ja bym lepiej prowadził, widzowie. Ja bym dużo lepiej. Kurde, co to za jazda tak prosto? Ja bym lepiej prowadził. Ojojojoj, jak ścięło. Dobra, chodzę. I kuśtikam jakoś tak dziwnie. Zaparkowałem. Naprawdę tak zaparkowałem? No dobra. Prawdopodobnie muszę wyjąć pizzę z bagażnika. Current objective deliver pizza. Dobra, tylko gdzie jest moja pizzka? Może tu? Nie, tu raczej nie trzymamy pizzki. A nic sam sleep. To moje myśli. A, zasłaniam te napisy. Czy ja mogę zobaczyć swoją pizzę? Przepraszam bardzo. Nie? No dobra. To uznajmy, że wsadziłem ją sobie w dupę. Tutaj mam ją dostarczyć. Dlaczego to jest otwarte? Ej, halo. Ej, bo ja nie wiem, czy ja powinienem... A może ja dostarczyć mam gdzie indziej? Halo? Siema, ludzie? Dzień dobry? Czy ktoś tu jest? Wow. Nie, przez chwilę... Czy ja wchodzę w te drzwi? Dzień dobry? Proszę państwa... O! Thank you. To tobie miałem dostarczyć? Dostarczyłem komuś pizzkę. Nawet nie widziałem. Dobra, była? Halo? Jest tam kto? Pan zniknął. Ilu osobom ja mam dostarczyć pizzę? To się świeci. Czy mam wrócić do auta? Siema auto. Dostarczyłem pizzkę. Ja nie wiem, czy ja mam tam wchodzić. Nie właśnie tam. To jest bardzo zły pomysł. Co to było? Nie wiem co to było. Nie analizujmy, po prostu dostarczajmy widzowie pizzę. Siema ludzie, czy naprawdę całe osiedle zamówiło pizzę? Nie, dobra, tutaj ci nie zamówili pizzy. Siema, zamówiłeś pizzę? Nie. Kto zamawiał pizzę? Siema? Nie chcesz pizzy? To wydupiaj. Pizz. Dobra. Wow. Co do chuja? Słyszycie to? Coś się pojawiło? Boże, jak ja nie lubię takich dźwięków. Słyszeliście to, nie? Nie oszalałem, nie? Co za mną? Co ty mówisz? Proszę tak nie mówić. Widzowie, wszedłem do czyjegoś garażu. Dzień dobry, czy ktoś pizzę zamawiał? Nie, tu nikt pizzy nie chciał. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Miałem dostarczyć pizzkę, zrobiłem to. O, ty też chciałeś pizzkę? Co to ma być? Chcesz tę pizzkę, czy nie chcesz tej pizzki? Thanks. A gdzie ta pizzka? Oh, they're coming. Kto idzie? You. Co napierdoli? Kto nadchodzi? I have to go to the car. Do jakiego ja miejsca dostarczam tę pizzkę? Co to ma być? Kto nadchodzi? Wydupiam stąd, widzowie. No, nie chciałbym w takim miejscu dostarczać pizzki. Kurwa, co to było?
Zesrałem się, widzowie. Idę do toalety. Ale się obsrałem. Ale się obsrałem. O Boże, nie spodziewałem się tego. Co to jest? Gdzie moja pizka? Halo? Ja chciałem tylko dostarczyć pizzkę. Dostarczyć uśmiechy do buzi tych ludzi. Tyle. Tylko tyle chciałem. Dzień dobry, automacie? Dasz mi pizzkę? Nie? Stream it? Co? No streamuję. Teraz streamujemy, siupysiu. Stream it. Skąd wiedziałeś? Idę przed siebie, nie patrząc za siebie. Dziwne dźwięki słyszę. I chciałem tylko pizzkę dostarczyć. Tylko tyle, zawałcian. Nic więcej nie chciałem. Czekaj, o dobra, teraz tam. Dobra, to wygląda dziwnie, widzowie. I need to get out of here. Zgadzamy się. Zgadzamy się. Dobra. Mamy kolejny... Stream it! Kolejny ten. Słyszę dźwięk. A to z maszyny, dobra. O Boże! Boję się! Idę przed ciebie, nie patrząc za siebie. Nie chcę patrzeć za siebie. Chcę po prostu iść przed siebie. O, coś znalazłem. To moja pizzka? Nie. Halo? Czy coś tu jest? Wygląda na to, że nie. Ale tu mamy... przejście. Odwróć się. No nie mów mi tak! To za tobą. Co za mną? Nie mów mi tak! Nie piszcie mi tak! Ja będę teraz pewnie krążył tutaj w kółko, jak ciul. Ja się gubię. Łoł, uszkocian, nie strasz mnie. Ten, co w Bakrumsach Han się znalazł. Dokładnie. I gdzie moja pizka? Czy ja robię kółka? To jest dobre pytanie. Czy ja robię kółka? O, patrz. Coś znalazłem. Widzowie, przyszedłem gdzieś. Idę dalej? Nie wiem. Idę do ciemności. Nie mogę. Nie wchodzimy do ciemności, widzowie. Dobra. To ja nie wiem, co ja znalazłem. Czuję taki niepokój. Słyszę dźwięki. Słyszę... Chyba mam się wrócić, nie? Czy nie? Nie, no nie. Dlaczego miałbym się wracać? Ja tutaj coś pewnie muszę znaleźć. Nie bez powodu otwierałem to coś. Dobra, jestem tutaj. No i co dalej? I tu nic nie ma. O. Nie, to dalej jest to samo światło Urhara. Nie idź w stronę światła. Muszę, widzowie. Nie mamy wyboru. Do ciemności nie mam jak pójść. Próbowałem. No, otwórz mnie te drzwi. Dobrze, dziękuję. Dobra, wydupiamy stąd. To chyba nie tędy, widzowie. Teraz pytanie, którędy? Czyli muszę się cofnąć. I muszę jeszcze raz się cofnąć. Dobra, tak teraz zerkam. Czy jest jakieś... inne przejście? O, dobra, tędy. Biedrochan. Albo tędy. 2 złote. Spróbujmy tędy. A ty tylko tędy. Chciałeś rozwieść pizzę Han. No właśnie, ja tylko chciałem uśmiech na twarzach ludzi wywołać moją pizzką. Teraz tędy. O, tego nie było. Nie wiem. Słyszeliście to? Coś słyszałem. Lepiej wrócić do roznoszenia pizzy. Bardzo chętnie. Ja też nie rozumiem tej gry. Coś mnie porwało, widzowie. O, patrz. Tego na pewno nie było. Takiego czegoś na pewno nie było. I telewizora też. A to co to?
OE. To może działa jako ten checkpoint. Może? Nie wiem. Idę przed siebie, dobra widzowie, idę! Idę naprzeciwko tego telewizora. O, dobra widzowie, mamy wyjście. Zielony. Siema? Oczopląsów jakiś dostanę, co jest? Coś mnie goni, ewidentnie widzowie. Ja się nawet nie odwracam, mam to w dupie, ja po prostu biegnę. Nie, widzowie, nic nie piłem. Wy widzicie to samo co ja? A właściwie, co się tu dzieje z tym obrazem? Gdzie moja pizzka? Potworze, może chcesz moją pizzkę? Potworze? Tak, na dobry początek ciekawostka. Największa wiewiora jest indyjska wiewiórka olbrzymia, która może rosnąć do imponującego 1 metr długości. Dzięki za ciekawostkę. Wiewióry nie wykopuje wszystkich orzeczek, czemu wyrastają nowe drzewa. A teraz jest complicated, wyjaśnij mi, o co tutaj chodzi. Czekaj, to wszystko? Czy ktoś jest mi w stanie wyjaśnić, co się w tej grze stało i gdzie moja kurwa pizzka? Nawet jej nie widziałem, chciałem zobaczyć, jak wygląda moja pizza. Mamma mia! To było dziwne, widzowie. To było dziwne.